Cześć, witam Was, tu Maciek ze Skok w Bok. Ostatnio oprowadzałem Was po jednej luksusowej willi, jednym bardziej lokalnym domu na Phuket, więc przyszedł czas, żeby zabrać Was do mojego własnego domu. Bo tak się składa, że jakieś 2 miesiące temu się przeprowadziłem. Jeżeli śledzicie Skok w Bok vlog od jakiegoś czasu albo subujecie, to mogliście widzieć film z poprzedniego mojego domu, który się cieszył ogromną popularnością, no bo dom był nie byle jaki, taka mała willa z basenem. Niestety albo stety musieliśmy się stamtąd wyprowadzić. Właściciel tego domu, od którego go wynajmowaliśmy, postanowił go sprzedać. I no, nie było innego wyjścia, trzeba było się wyprowadzić. Jednocześnie sami już rozważaliśmy przeprowadzkę, bo tamten dom miał tylko jedną sypialnię. Tymczasem Hanna troszkę podrosła i trzeba było zacząć szukać domu z co najmniej 2 sypialniami. No więc tak się to wszystko złożyło i przyszedł czas się przeprowadzać. Znalezienie nowego domu zajęło nam około miesiąca, jeżdżenia po okolicy, dzwonienia na ogłoszenia, rozglądania się. I po tym miesiącu prób i błędów znaleźliśmy swoje nowe miejsce. Mieszkamy teraz w tak zwanym Mubanie. Muban to jest takie tajskie osiedle, takie zbiorowisko domków jednorodzinnych. Bardzo popularna forma mieszkania w Tajlandii. Są one wszędzie, w Bangkoku, od Chiang Mai po samo dalekie południe Tajlandii. Generalnie to jest tak, że jest trochę uliczek na krzyż, przy nich są domki, zazwyczaj bardzo do siebie podobne. I to wszystko jest za bramą albo szlabanem, przy której siedzi strażnik i pilnuje, żeby tutaj nikt niepożądany nie wjeżdżał. Takie zamknięte lokalne community. Mieszkamy właśnie w takim community w sercu wyspy, raptem 5 km od naszego poprzedniego domu. Jest tu bardzo fajnie, rodzinnie, cicho, bardzo tajsko. Większość mieszkańców to są Tajowie, dużo dzieci. No, tak jak mówię, rodzinnie, no, a my jesteśmy taką małą rodziną, więc nam to bardzo odpowiada. Teraz Was zabiorę do swojego domu, bo teraz jesteśmy na mojej małej bocznej uliczce. Tutaj moja fura piękna lśni w słońcu. O samochodach może kiedyś indziej, w jakimś innym vlogu. Dzisiaj o domu. To jest mój dom. Jak widzicie, taka połówka bliźniaka. Ten drugi bliźniak jest obecnie pusty. Czeka na wynajem. Zresztą proponowano nam wynajem go za 13 tysięcy batów. Nie zgodziliśmy się, znaleźliśmy ten. I ten dom kosztuje nas 10 tysięcy, czyli około 1000 zł. Czyli około 3 tysiące taniej niż nasz poprzedni dom. Jest pod paroma względami lepszy, a pod paroma względami gorszy niż te poprzedni. Pod jakim względem jest gorszy? No to widać na pierwszy rzut oka. Nie ma basenu przed domem. No cóż, fajnie było przez rok pomieszkać w tym luksusie. Chociaż wiecie, jak to jest. Niestety tak człowiek marzy. Jak coś ma, to później z tego nie korzysta. Więc ten basen tam sobie stał w słońcu, ale za dużo to w nim nie pływaliśmy. Chociaż no nie powiem, teraz czasem bym chętnie wskoczył do basenu i popływał, no ale nie ma takiej możliwości. Za to mamy swój własny, prywatny ogródek i w ogóle wszystko tu jest nasze własne i prywatne. W tym poprzednim domu ta część przed domem była tak jakby na wpół publiczna. To znaczy tam goście tego resortu, w którym mieszkaliśmy, przychodzili sobie pływać i urzędować. Nam to specjalnie nie przeszkadzało, ale jednak jest różnica mieć to wszystko tylko dla siebie. Także mamy teraz swój własny ogród. Jak widzicie, ogród jest bez źdźbła trawy na ziemi. Jeszcze wczoraj to była trawa, ale nasza niania uznała, że nie powinno jej być i to wszystko wyplewiła. No, taki wpadł wybór. Ja bym to zostawił samemu sobie, ale nie mi było decydować. Także tylko kilka naszych tutaj roślin sobie się rozrasta. Nie mamy czasu się porządnie zajmować ogródkiem, ale tutaj jakieś tam rośliny doniczkowe są poustawione. No, także taki jest dom na zewnątrz. Tu jest nasz grill, którego jeszcze ani razu nie używaliśmy. Stolik na zewnątrz. I tu już sąsiad, jego drzewko, papai. I tam w oddali piękny widok na wzgórza. Drzewo. Widzicie to? To są stinky beans. Taki przysmak lokalny. Oni coś z tego gotują, nie dokładnie co, jeszcze nie miałem okazji tego spróbować. Także ogród się będzie, mam nadzieję, coraz bardziej zielenił, ale na razie jest taki, jak widać. No.
To jest wejście do domu. Duży pokój. A no tu właśnie obiad. Tu wszystko było tak jak się poradziliśmy, wszystkie meble i sprzęty były tutaj gotowe i czekały. Nie mamy, jak widzicie, sofy, bo postawiliśmy na bardziej tajski styl, czyli po prostu takie popularne tajskie maty czy materace. Zacznijmy od kuchni. Tu jest nasza lodówka z wszystkimi magnesami z różnych wycieczek i podróży. Tu jest mała kuchnia. To jest nasza niania, która się zajmuje Haną, sąsiadka. Codziennie od 7.30 do 5.30 tutaj jest. To jest zaplecze domu z kuchnią, z pralką. I taki kącik, gdzie się pranie odbywa, suszy i tak dalej. To jest pokój Hany. Tu się przed chwilą odbywały lekcje, bo Jasmine daje popołudniami i w niedzielę rano i w soboty rano, przepraszam, prywatne lekcje dzieciakom z okolicy i ze swojej własnej szkoły, tak żeby sobie dorobić. Więc tu jest niezły bajzel. No a poza tym jest to pokój dziecka, więc bajzel musi być taki mały Disneyland. I to jest też gościnna sypialnia, jak goście do nas przyjeżdżają. Tu jest jedna łazienka. Wszystko jest ładne, czyste i nowoczesne. Co nie jest znowu aż tak strasznie powszechne na tym poziomie cenowym, o którym mówimy. Tu jest druga łazienka przy sypialni. Identyczna wręcz z tamtą w lustrzanym odbiciu. No i nasz pokój. Nasza sypialnia z klimatyzacją. No jak widzicie, mamy strasznie dużo rzeczy. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Przyjeżdżałem do Tajlandii te 3,5 roku temu z jednym plecakiem. A teraz mam dom z dwiema sypialniami, z dwiema łazienkami i zawalone to wszystko jest różnymi rzeczami. Nie ma skrawka wolnego miejsca. Jak widzicie, wszystko jest zastawione. To jest woda pitna. Także tak to wygląda. Macie mniej więcej pojęcie, gdzie po godzinach powstaje skok w boki, gdzie mieszka skokowa rodzina. No, 10 tysięcy, to mówię, to jest bardzo dobra cena. Tutaj na tym osiedlu mniej więcej tyle domy mieszkają. Jakieś 5 km od morza, bliżej mojej pracy. Troszkę dalej od Jasmine pracy, ale za to Jasmine się zmotywowała i zrobiła prawo jazdy i teraz sama już dojeżdża do pracy, także no, tak sobie życie płynie. Z domu, z basenem do domu z ogrodem się przeprowadziliśmy. A co będzie dalej, to się jeszcze okaże. Śledźcie Skoki w Bok, subujcie kanał, a na pewno się dowiecie. Pozdrawiam Was z Tajlandii. Na razie.